Dzień dobry, Kacper Szczurek, witam i zapraszam na kolejne wydanie naszego serwisu. A w nim powiemy, jak przebiega budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Chechła w Chrzanowie. Ponadto o sukcesie chrzanowskich szczypiornistów oraz wielkim sprzątaniu w gminie Chrzanów i nie tylko. Zapraszam! Nieco opóźni się zakończenie budowy pierwszego etapu ścieżki rowerowej wzdłuż potoku Chechło. Ta część Chechłostrady powinna być gotowa w połowie wakacji, a nie jak pierwotnie zakładano, pod koniec czerwca. Mieliśmy jeden mały problem na budowie. Musieliśmy zrobić dodatkowe zabezpieczenia kolektora ściekowego, który przebiega wzdłuż Chechła i ścieżka go w jednym miejscu przecina, a w jednym miejscu biegnie wzdłuż niego. No tak to jest, że na planach, na mapach wszystko jest zaznaczane, co prawda, ale czasami te wysokości, głębokości posadowienia nie zgadzają się z rzeczywistością, więc często na takim dużym placu budowy dochodzi do sytuacji, że musimy robić pewne zmiany w trakcie. W tym przypadku ściągamy specjalne prefabrykaty, które dodatkowo będą zabezpieczeniem dla tego kolektora ściekowego i one już powoli schodzą do wykonawcy, no ale to troszeczkę nam przedłuży termin realizacji, też oddania inwestycji. Pierwotnie on był planowany na połowę czerwca tego roku, a prawdopodobnie wydłużymy go gdzieś do połowy wakacji. Ten pierwszy etap obejmuje konkretnie jaki teren? Chechostrada swój start będzie miała przy ulicy Pogorskiej, zaraz obok Chechła. Stamtąd pobiegnie wzdłuż Chechła, nowym mostem, przekroczy Chechło, przejdzie na drugą stronę i tam będzie się kierowała w stronę zarówno krytej pływalni, jak i w górę w kierunku cmentarza żydowskiego. Ta pętla się połączy też ze sobą, więc będzie można tam na rowerze czy na rolkach po prostu jeździć też w kółko po tym odcinku i połączy się z ulicą Podwale tuż przy wiadukcie kolejowym nad ulicą Krasickiego. Wytyczacie Państwo tą drogę rowerową właściwie po terenach, które do tej pory były, można powiedzieć, nieco dzikie. Tak, dzikie, niezadbane, natomiast wykorzystywane przez ludzi. Tam jest, też była, bo teraz już mamy podbudowę, ale tam była wydeptana przez ludzi ścieżka, którą spacerowali, skracając sobie drogę do miasta, bądź też spacerowali na przykład z psem. Dalej będą mogli to robić, ale już po asfaltowej ścieżce pieszo-rowerowej. Co więcej, już projektujemy kolejny etap, który połączy krytą pływalnię z dworcem kolejowym Chrzanów Główny, czyli przebiegnie po tym trakcie, po którym dzisiaj ludzie z osiedla Młodości kierują się w stronę centrum Chrzanowa, w kierunku Alei Henryka, skracając sobie drogę właśnie wzdłuż ogrodzenia cmentarza żydowskiego do ulicy Borowcowej i dalej do Fabrycznej. Ten odcinek nie mogliśmy go realizować równocześnie, ponieważ to wymagało zmiany planu miejscowego, ponieważ ten odcinek ma status lasu, więc nie moglibyśmy tam wylać asfaltu. Musieliśmy wyłączyć z produkcji leśnej kawałek tego terenu, i dzięki temu teraz będziemy mogli również ten fragment zrobić z asfaltu, tak żeby można było suchą stopą przejść ten odcinek. Równocześnie on będzie monitorowany, oświetlony. Chcemy zadbać tutaj o bezpieczeństwo. Czy ten drugi etap też będzie realizowany w tym roku, czy to już jest zadanie na kolejny rok? Myślę, że dokumentację będziemy mieć gotową w tym roku. No i zawsze najpierw staramy się pozyskać środki zewnętrzne na tego typu inwestycje po to, żeby nie musieć, nie wiem, zaciągać kredytu. Więc jak tylko będzie dokumentacja, wtedy przeanalizujemy wszystkie możliwości finansowania. No i chcę zacząć tą inwestycję jak najszybciej, bo właściwie ten fragment z punktu widzenia pieszego będzie najważniejszy. Te dwa etapy to koniec tej ścieżki pieszo-rowerowej po tej stronie miasta, czy to jest fragment jakiejś większej całości? Nie, to jest fragment większej całości. My docelowo planujemy połączyć tą ścieżką Chechostradą Zalew Chechło z Kolonią Rozpontowa i zbiornikiem Skała przy ulicy Fabrycznej, tym naszym oczkiem wodnym, morskim okiem, jak to kiedyś mieszkańcy Chrzanowa nazywali ten teren. Więc będziemy stopniowo projektować i realizować kolejne etapy. Nie jest to łatwe, bo akurat ten odcinek pierwszy to już jest nasza własność. Udało mi się tam skupić działki, których nam brakowało, i realizujemy to już po swoim terenie. Natomiast na pozostałym obszarze mamy jeszcze dużo działek prywatnych i to wymaga od nas mozolnego procesu negocjacji z właścicielami, wykupu terenów. To niestety jeszcze trochę potrwa, ale będziemy to realizować konsekwentnie, krok po kroku.
Na kolejkę przed końcem Unimetal Recycling MTS Chrzanów zapewnił sobie mistrzostwo grupy D pierwszej ligi piłki ręcznej po wygranej z Wiretem w Zawierciu 28-27. Tym samym chrzanowianie po raz drugi z rzędu okazali się najlepsi w tych rozgrywkach i wywalczyli awans do turnieju barażowego o Ligę Centralną. Nie udało się z Końskimi. W Zawierciu potwierdziliście mistrzostwo ligi. Jechaliśmy do Zawiercia po 3 punkty. Mówiliśmy sobie też przed meczem, że nieważne w jakim stylu, najważniejsze jest zwycięstwo, żeby przypieczętować sobie to wygranie tej pierwszej naszej ligi. Cel został zrealizowany. Może w końcówce nie tak jak chcieliśmy, ale natomiast najważniejsze było zwycięstwo i to osiągnęliśmy. Przed Wami ostatni mecz, kończycie ligę u siebie. Przyjeżdża młodzież z Kielc, są to chłopcy najbardziej utalentowani w swoich rocznikach, więc na pewno potrafiący grać w piłkę ręczną, na pewno będą motorycznie też przygotowani na takie warunki, też jakie my tutaj lubimy stawiać rywalom naszym. Chcemy wygrać. Chcemy też zagrać dla tej publiczności, która nas wspierała cały sezon. Najważniejsze jest to, że ci kibice są z nami cały czas. Słyszymy to tutaj na hali, słyszymy to również na mieście. Można powiedzieć, że cel osiągnięty, obroniliście tytuł mistrzów grupy D pierwszej ligi piłki ręcznej. Co dalej? Cel jakby przed zespołem jest niezmienny. Zresztą tak jak zawodnicy sami mówili wielokrotnie już, jedziemy na turniej mistrzów po to, żeby awansować do Ligi Centralnej. Czy budżet podoła? Trudno na chwilę obecną powiedzieć, czy budżet podoła. Robimy wszystko w tym kierunku, żeby do klubu dołączyły przynajmniej 2-3 duże podmioty gospodarcze. Mamy w tej chwili w zanadrzu rozmowy z takimi podmiotami, więc myślę, że w maju powinna się sytuacja wyjaśnić. My jako zawodnicy chcielibyśmy tam jechać i zwyciężyć oczywiście. Mamy też doświadczenie z zeszłego roku, jak ciężki jest to również turniej. My jadąc tam chcemy wygrać, tak jak tutaj było zresztą w lidze, każdy kolejny mecz. Od pierwszego, po drugi, po trzeci mecz. Nawet jeśli byśmy wygrali, to niestety może być różnie. Warsztaty ekologiczne, konsultacje i prelekcje to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano w miniony weekend w Chrzanowskiej Bibliotece z okazji Dnia Ziemi. Przez cały ten tydzień trwa także akcja adopcji roślin. Zapraszamy do adopcji roślin. Można wymieniać roślinki, oddawać już niepotrzebne. Jest to idealny moment, dlatego że teraz są rozsady w ogrodach, więc jeśli jest czegoś za dużo u Państwa, serdecznie zapraszamy. Biblioteka wszystko przyjmuje, wszystko oddaje. Jest ogromna rotacja, bardzo duże zainteresowanie. No i w związku z tym ta akcja zostanie przedłużona, myślę, że co najmniej o tydzień, więc jest czas, żeby się przygotować, jak najwięcej tutaj do biblioteki przybywać. Można po prostu przyjść, zabrać tą roślinkę, która nam się przyda i przynieść, albo niekoniecznie tą, której mamy za dużo. Dokładnie tak. Zapraszamy do udziału. Adopcja roślin to jedno, ale w ramach tej akcji także między innymi warsztaty. Tak, dzisiaj odbywały się zajęcia dla dzieci przeprowadzone przez Zielonych Chrzanów. Bardzo dziękujemy pani Kasi Żak. I za chwileczkę rozpocznie się spotkanie z panem Piotrem Grzegorzkiem o nazwie Wszystko o zapylaczach. Ponieważ pogoda na to nie pozwala, prawdopodobnie te zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej, ale będzie wiele slajdów, wyjaśnień, opowieści, więc bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. Dzień Ziemi, ekowarsztaty tym razem skierowane dla dzieci. Generalnie przyświeca nam idea upcyclingu, czyli wykorzystywania materiałów, które potencjalnie są śmieciami. Dzisiaj mamy kartony po starych urządzeniach i rolki po papierze toaletowym jako głównych bohaterów i robimy ul i do tego pszczółki. Dzieci sporo i wydaje się, że się dobrze przy tym bawią, czyli można brzydko powiedzieć, że nawet śmieci mogą być zabawkami. Mogą być śmieci zabawkami. Fajne jest też to, że jeżeli ta zabawka się znudzi, to też możemy ją oddać z powrotem do recyklingu, tak? Papier zawsze się przyda i zawsze się coś z tego zrobi. Staramy się nie robić rzeczy, które trafiają później do zmieszanych odpadów. Tu często nawet małe dzieciaki siedzą, czyli tak de facto w każdym wieku można próbować się w ten sposób bawić, wykorzystując materiały wtórne. Tak, oczywiście, że w każdym wieku. No to już jest z mniejszym dzieckiem kwestia rodzica, tak? I tego, co rodzic zaproponuje, bądź przedszkole, żłobek. Ale zawsze fajnie jest wykorzystać to, co mamy w domu, tak? Nie wydawać kolejnych pieniędzy na
zabawki. Można się bawić makaronem, sitkiem, mąką, no wszystkim. Jak dzisiaj idzie tym maluchom tutaj? No maluchom idzie świetnie, bo są super mamy i super tatusiowie do pomocy, więc świetnie sobie radzą. Dlaczego ule akurat? Nawiązujemy do momentu pory roku, którą mamy teraz, czyli do wiosny, do tego, że wszystko się budzi. Pszczółki się też budzą. No i idea zapylaczy, łąk kwietnych i propagowanie naturalnego środka na wszystko, jakim jest miód i propolis, też nam przyświeca. Miał być spacer, ale pogoda pokrzyżowała plan, ale tak czy siak będzie opowieść o zapylaczach. Tak, będzie opowieść o zapylaczach na tle różnych gatunków kwiatów, przy których opowiem, jak powiedzmy one wabią pszczoły czy inne owady zapylające. Przy okazji podam taką niespodziankę, bo być może w bibliotece, nie wiem, czy mają tę książkę, czy nie mają. Opowiem o autorze, który na rynku polskim jako pierwszy zmierzył się z tematem zwierzęta i kwiaty. Ten czas, czyli wiosna, to dla zapylaczy szczególnie taki aktywny okres. Tak, bardzo aktywny, no bo wiadomo, że wszystko się zaczęło się budzić życie, są kwiaty. Każdy z nich stara się w jakiś sposób dorwać do swojej grupy targetowej, jak to mówimy, no żeby po prostu zapylacz przyleciał, zrobił co potrzebuje. Chociaż, prawdę powiedziawszy, bez będzie niespodzianką, są kwiaty, które mają wszystko, co potrzeba, żeby pszczółka przyleciała, dała się zbawić, odwiedziła, pobyła na tym kwiecie, ile trzeba, a one i tak nie korzystają z jej usług, ale są takimi altruistami, które, dajmy na to, dają pyłek, dają nektar i nie oczekują niczego w zamian, ponieważ rozmnażają się bez zapłodnienia. Czyli co na przykład? No na przykład, a taki mniszek potocznie zwany mleczem, a nasze jeżyny, a na przykład no już takie mniej znane kwiatki, jak na przykład przywrotniki. No w każdym razie podobno co najmniej 40% gatunków kwiatów w Polsce obywa się bez owadów. Jeżeli chcemy wspomóc zapylacze, a warto je wspomagać, co powinniśmy sadzić? Co lubią najbardziej? No najbardziej lubią po prostu gatunki, które mają ładne, duże kwiaty, które po prostu są jednak w stanie dostarczyć pewnego nektaru, bo nawet jak mówię, taka roślina obędzie się bez zapylacza i jakoś tam się rozmnoży, to jednakowoż wskazane jest, żeby w ogóle jakiekolwiek kwiaty były. Czyli najmniej iglaków, tych wszystkich tuj, to co nie tak dawno zdominowało nasze ogrody, ale podobno jest już passé i ludzie się tego pozbywają. Za tydzień sprzątanie. Sprzątamy 27 kwietnia o godzinie 12. Spotykamy się na przystanku 30 na Witosa i będziemy tam ogarniać łąki. To nie pierwsza już akcja sprzątania. Nie, akcje są cykliczne, działamy od kilku lat, raz częściej, raz rzadziej, no głównie sezon wiosenno-letnio, początkowo jesienny jest naszą domeną, więc musicie nas szukać na Facebooku Zielonych Szanów, na Instagramie. To jest akcja wspierana przez bibliotekę, więc też na stronach biblioteki się pojawiają informacje. Ponad 200 uczestników wzięło udział w akcji sprzątania Beskidów. Jednym z organizatorów był szanowski oddział PTT. Udało się zebrać 600 litrów śmieci. Sprzątaliśmy rejon Beskidu Śląskiego, rejon Klimczoka i Szyndzielni. Tradycyjnie tam zaczynamy te nasze akcje sprzątania Beskidów z PTT. Kolejną akcję będziemy mieć w maju, to będzie rejon Babiej Góry z Babiogórskim Parkiem Narodowym. I zakończenie będzie w Beskidzie Małym, rejon Chrobaczej Łąki w czerwcu. Dlaczego Beskidy? Dlatego Beskidy, że wędrujemy po Beskidach bardzo często. Organizujemy te wyjazdy dla dzieci, młodzieży i też z oddziału. Czy te Beskidy są bardzo zanieczyszczone? Czy dużo udało Wam się zebrać tych śmieci? No jestem mile zaskoczony w tym roku, bo naprawdę nie było tych śmieci dużo. Na cały tamten rejon zebraliśmy około 600 litrów. To jest bardzo, bardzo mało. Sprzątamy te rejony co roku i jak jest mniej śmieci, to ludzie nie dorzucają. Jak jest czysto, to nie kusi tych, którzy tak mimowolnie rzucą papierek, czy butelkę, czy puszkę po piwie. To jest teren turystyczny. Nie mam co zrobić z pustą butelką, no to niektórzy niestety ją wyrzucają. Dokładnie, tak to jest, bo w niższych partiach to zdarzają się jakieś opony. Zdarzały się. No, w tym roku nie było na razie.
Myślę, że w rejonie Babiej Góry tam będzie częściej, bo jak sprzątamy tą drogę, tą serpentynę na przełęcz Szklowiarki, to tam dużo właśnie takich rzeczy można znaleźć. Opon i nie tylko, bo ludzie wyrzucają po wymianie z bagażnika, stanie na chwilę, wyrzuci, no, zamiast zostawić w zakładzie, gdzie wymienią. Tutaj można chyba zaapelować do turystów, żebyśmy dbali, bo naprawdę Beskidy, wszystkie góry są piękne. Jeżeli, nie wiem, zjemy batonik, zjemy kanapkę, czy wypijemy wodę, wrzućmy śmieci do plecaka i później wyrzućmy po prostu do kosza. Oczywiście, jak mieliśmy siłę wynieść pełne opakowania z żywnością, tak będziemy mieć siłę znieść puste. I jeszcze taki mój apel, no to czynimy od wielu lat, że jeszcze zabierajmy ze sobą jakiś worek na śmieci, idąc na szlak, i te śmieci, które tam zobaczymy, butelki czy inne papierki, też zbierzmy z gór w doliny, bo miejscem śmieci są wysypiska, a nie szlaki turystyczne. Czy patrząc na poprzednie lata, tych śmieci tutaj właśnie w Beskidach jest mniej, świadomość ludzi rośnie i faktycznie dbają o tą przyrodę? No, ten rok pokazał, że jest mniej, ale zobaczymy, jak ten stan się, czy się utrzyma w kolejnych latach, czy będzie inaczej. Kto sprzątał te Beskidy? Te akcje głównie organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnych kół, bo tą akcję sprzątania Beskidów organizuje już od wielu lat oddział bielsko-bialski PTT. Oddział chrzanowski dołącza się z naszymi szkolnymi kołami i w tym roku z oddziału chrzanowskiego były szkolne koła z ósemki z Trzebini jeszcze z ekonomika, było koło z Luszowic, z ósemki z Chrzanowa, z trójki z Chrzanowa. Jaka liczba młodych osób sprzątała? W sumie ponad 200 uczestników tym razem, a młodych było ponad 100 osób. Kolejne sprzątanie w maju, czy koła mogą się zapisywać? Tak, oczywiście. Staramy się zabierać tutaj z oddziału chrzanowskiego 2-3 autokary młodzieży, no to jest około 150 osób. I młodzież ta z tych naszych szkolnych kół nic nie płaci. My to z oddziału fundujemy transport. Jeszcze młodzież dostaje od sponsorów kiełbaski. Pieczemy kiełbaski zawsze na koniec akcji. W tym roku też napoje. Także wszystko jest tak zorganizowane, że tylko chęć, wyrażenie chęci i zabieramy w góry. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zaprasza w najbliższą sobotę o godzinie 9:30 do Płazy. To właśnie tam odbędzie się kolejne rodzinne sprzątanie lasu. W akcji może wziąć udział każdy. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Już w najbliższą sobotę kolejna akcja sprzątania. Gdzie dokładnie i co to za akcja? To już jest 13. akcja sprzątania lasu w gminie Chrzanów. Pierwszą akcję zorganizowaliśmy w Steli przy okazji sadzenia drzew z nadleśnictwem. I tak kontynuujemy. Teraz te akcje są rozdzielone, sadzenie drzew oddzieliliśmy od akcji sprzątania lasu i tym razem będziemy sprzątać rejon Płazy, tam jak wapiennik. Spotykamy się, moi drodzy, bo to jest rodzinna akcja sprzątania lasu, także mogą przyjść wszyscy, zarówno dzieci, młodzież, jak również dorośli. Spotykamy się o 9:30 w najbliższą sobotę, 27 kwietnia, przy boisku Tempo Płaza w Płazie. O 9:30 rejestrujemy tam wszystkich uczestników, rozdajemy przypinki, rozdajemy worki, rękawiczki i później rozdzielamy teren do sprzątania. Czy faktycznie chrzanowskie lasy potrzebują tej reanimacji, jeśli chodzi o te śmieci? Są rejony, gdzie są naprawdę bardzo zaśmiecone. To w większości rejony dużych osiedli. W zeszłym roku sprzątaliśmy rejon Stelli, 2 lata temu sprzątaliśmy rejon Rozpątowej. To przy tych dużych osiedlach są naprawdę bardzo zaśmiecone tereny. My przed każdą akcją, przed organizacją sprzątania lasu wybieramy się w teren, robimy wizje lokalne, ale też pytamy nadleśnictwa Chrzanów, który rejon moglibyśmy posprzątać, który oni uznają, że jest bardzo zaśmiecony. I w sobotę akcja, oczywiście tutaj nie trzeba należeć do żadnego koła, zapraszacie całe rodziny z dziećmi. Kto chce, może przyjść, zapisać się i pomóc w sprzątaniu lasu. Dokładnie tak. Wystarczy tylko przyjść, wyrazić chęć. My zapiszemy na listę i rozdamy worki, rękawiczki, przypinki organizacyjne i będziemy razem sprzątać tutaj rejon Płazy.
Wyjazd czy może odpoczynek w domu? Zapytaliśmy chrzanowian, jak spędzą zbliżającą się majówkę. Zbliża się majówka, więc jakie plany? Jedziemy do Gdańska. I jak to wygląda? Jak organizujecie taki wyjazd? Zorganizujemy w ten sposób, że ponieważ syn jest piłkarzem, w Gdańsku się odbywa kamp piłkarski organizowany przez Polish Soccer Skills. Dlatego stwierdziliśmy, że połączymy przyjemne z pożytecznym, czyli syna wyślemy na kamp, a sami sobie spędzimy weekend w Gdańsku. Wyjazd do Wiednia. O proszę, czy ceny za granicą mniejsze, dlatego zdecydowałeś się na zagranicę? Oczywiście, że nie, wyższe są, także tutaj bez dwóch zdań, jeśli przeliczymy aktualny kurs walutowy, no to oczywiście będzie to wyższa kwota, nie? A wypad ze znajomymi, z dziewczyną, jak to wygląda? Z dziewczyną akurat, więc no tutaj będziemy sobie miło spędzać majówkę, można powiedzieć. I aktywnie chyba, bo pewnie dużo zwiedzania i tak dalej? Dokładnie tak, a jest co robić we Wiedniu, także... To czujesz ty nas z mężem. A co tam takiego fajnego, że akurat tam zdecydowaliście? Zamki, jest jezioro, na rowery taki mamy zamiar. Więc... Czyli ogólnie lubicie spędzać czas aktywnie? Tak, dokładnie. Czemu nie na miejscu? Nie odstraszają ceny, noclegi? Troszkę odstraszają, no bo ceny są wysokie, aczkolwiek odmienić trochę. Przede wszystkim klimat, otoczenie, coś innego niż to, co jest na co dzień. To, co jest naszą rutyną, tak naprawdę praca, obowiązki, więc zawsze to jest jakaś odskocznia. Czy to jest tak, że jeżeli dobrze poszukamy, to faktycznie można znaleźć noclegi i wszystko w dobrych cenach? A ja jestem specjalistą w tym, więc mąż zawsze mi oddaje i czy jakieś promocje, czy coś zawsze szukam tak, żeby znaleźć taką odpowiednią cenę, która po prostu mi odpowiada. Jakie plany na majówkę? Sen pokrzepiający. Co to oznacza? Sen pokrzepiający. Zbliża się majówka, więc jakie plany? No, mam nadzieję, że tężnia, jeżeli wyjdzie, pogoda. A tak, to raczej... Działka. No właśnie, działka. Jesteście Państwo pierwsi, którzy powiedzieli, że działka na działce. Miejmy nadzieję, też piękna pogoda tutaj u nas. I co można robić na takiej działce podczas majówki? Wszystko. Sprzątać, grabić, sadzić, siać, wszystko. Na majówkę trzeba robić. A co zazwyczaj w takich miesiącach sadzimy, co robimy właśnie jeszcze na działce? Tu jest ogrodnik. Kwiaty sadzimy, rozsady różne, kwiatów przeważnie. Mieczyki sadzimy, żeby kwitły później w lecie. No i sprzątamy koło krzewów, koło wszystkiego. Może Kraków, ogród botaniczny. Czyli też aktywnie i tak przyrodniczo. Bo zawsze z dziećmi, zawsze. Z maluszkiem to ciężko, także nie wiem, nie mam, bez planów. Czyli bardziej tutaj na miejscu? Chyba tak. Pogoda, prognozy są takie, że prawdopodobnie powinno być ładnie. To co, dużo spacerów? Jak to będzie wyglądało? Myślę, że na pewno spacer, no bo z maluszkiem to musi być spacer. I jakiegoś grilla standardowo też na pewno z rodziną. A jak grill, to co na grilla? No, kiełbaska, karkówka, nie wiem, jakieś takie szaszłyki może, coś takiego. Czyli lokalnie? Tak, myślę, że tak. Nie mam żadnych planów na majówkę. Czyli raczej na miejscu? Tak. I co można robić na miejscu podczas urlopu w ogóle? Dużo spacerów aktywnie, czy raczej w domu? Nie wiem, ponieważ ja tutaj nie mieszkam i nie było mnie tu 4 lata i nie wiem. Ale przez majówkę pani tutaj będzie? Tak. Czyli co, odświeżenie trochę pamięci, co gdzie jest w Chrzanowie? Dokładnie, ja jestem z Trzebini, ale przypuszczam, że pojedziemy na RODO, rodzinne ogródki działkowe. Tak. I będzie... Co, może jakiś grill? Przypuszczam, że tak. A jeśli grill, to co na tego grilla dobrego? Takie zdrowe warzywa. Tak, warzywka. Jakie plany na majówkę? Wypoczynek w domu. Czyli raczej tutaj na miejscu? Tak. No, wszystko zależy od pogody. A jak będzie ładna? Bo prognozują, że ma być ładna. No to co wtedy? Jakieś spacery? Jak to wygląda? No, myślę, że najbliższa okolica... Puszcza Dulowska ewentualnie. Czyli dużo spacerów aktywnie, a tak no to w domu. Zobaczymy, czy się pogoda poprawi. Wczoraj sprawdzałem długoterminowe i podobno w końcu w tym roku ma być ciepło i przyjemnie i letnio. Najpierw część oficjalna, a później rodzinny piknik. To plan na chrzanowską majówkę, która odbędzie się 3 maja.
Po raz kolejny w dniu Konstytucji 3 maja chcemy wspólnie, razem z mieszkańcami świętować. Podzieliliśmy to święto na dwie części. Do południa odbywa się uroczystość w kościele świętego Mikołaja w Chrzanowie, gdzie o godzinie 10.15 odbędzie się msza za ojczyznę. Zaraz po mszy odbędzie się taka oficjalna część na Placu Tysiąclecia o godzinie 11.30. Tam będzie odśpiewanie hymnu, złożenie kwiatów pod tablicą, pod pomnikiem. A po części oficjalnej zapraszamy wszystkich na taki świąteczny piknik, który odbędzie się tym razem na osiedlu Kąty przy ulicy Leśnej, przy naszym stadionie miejskim. O godzinie 15 będą to i zawody dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu naszej gminy. Będzie można zaobserwować tych młodych strażaków na tym obiekcie. Będą tam dmuchańce dla dzieci, będą koncerty, także taka piknikowa, rodzinna atmosfera. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby tą majówkę spędzić z nami i w taki właśnie radosny sposób przy ulicy Leśnej w Chrzanowie na Kątach uczcić święto Konstytucji 3 maja. Jędrzej Majka, podróżnik i autor książek, a także wielbiciel przypraw, odwiedził Chrzanów, promując swoją książkę. Jesteśmy w przededniu wakacji, więc jak Państwo ruszycie w świat w te wakacje, to jak już będziecie na bazarach, to żebyście wiedzieli, z jakiego kraju jakie przyprawy przywieźć, ale też będę się starał Państwu pokazać, na co zwrócić uwagę, żeby nie przepłacić. Podróże za smakiem, czyli jak przyprawy zmieniają świat, to opowieść o moich podróżach, o tym jak zacząłem jeździć po świecie, jeździłem coraz więcej, chodziłem na bazary, ponieważ lubię kupować przyprawy, smakować ten świat. No i na tych bazarach się naraz okazywało, że zawsze sprzedawcy mówili: kup tę przyprawę naszą, bo rośnie u nas i jest najlepsza na świecie. No ale nie może być tak, że ta sama przyprawa w różnych krajach jest najlepsza na świecie. No i tak zaczęło się moje poszukiwanie i dzisiaj o tym poszukiwaniu będę chciał tutaj w Muzeum w Chrzanowie opowiedzieć. Poszukiwanie smaków, poszukiwanie właśnie ciekawych miejsc na świecie, czy poszukiwanie przypraw, które mogą nasze życie, powiedziałabym, bardziej doprawić. No, podróże to przede wszystkim spotkania z ludźmi. To jest najciekawsze, ale żeby poznać ten prawdziwy świat, no to dzisiaj musimy trochę uciec od tych miejsc, gdzie są zabytki, bo tam jednak jest ta masowa turystyka. I właśnie bazar, czy lokalna knajpka jest tym miejscem, gdzie powinniśmy starać się uciekać, bo tam możemy jeszcze odkryć tą prawdę o miejscu. No i właściwie jeszcze jest tak, że ten świat przypraw to jest świat, który rzeczywiście, jak się przyjrzymy historii, zmieniał historię. Bo przyprawy wywoływały wojny. Do XVI wieku w Europie przyprawami handlowali Arabowie. Potem ruszyli Portugalczycy drogą morską i właściwie oni przełamali dopiero monopol Arabów, jeśli chodzi o sprzedaż przypraw. No i do nas, do Polski, tak jak przyprawy docierały przez Egipt, Aleksandrię, Stambuł, Kamieniec Podolski, Lwów, docierały do Krakowa, potem Wisłą płynęły na północ, to od XVI wieku one także zaczęły docierać od Portugalii. No i my dzisiaj jeździmy choćby do Amsterdamu. Zachwycamy się malarstwem flamandzkim XVII-wiecznym, a ono między innymi mogło się tak pięknie rozwijać, bo Holendrzy po Portugalczykach ruszyli w świat i zaczęli handlować przyprawami. Są jakieś ulubione przyprawy rzeczywiście, które odkrył Pan podczas swoich podróży? Ja się przede wszystkim zadziwiłem, że cynamon, to może być cynamon taki, jaki znamy, ale może być prima sort, pierwszy gatunek, czyli cynamon cejloński. Ten, który dzisiaj możemy kupić nie tylko na Sri Lance, bo on rośnie i na innych wyspach, ale kiedy Portugalczycy przypłynęli na Ceylon w XVI wieku, to wszystko rosło tam dziko. Plantacje zaczęły się dopiero w wieku XVII. Ale pojedziemy do Chin i tam zobaczymy cynamon chiński, który nazywany jest kasją. I naraz się okazuje, że tego wszystkiego jest multum i wszystko jest aromatyczne, pachnące. Możemy przywieźć do domu, niekoniecznie jakiś magnes, ale przywieźć przyprawy i stworzyć dania wzorowane kuchnią tą wyjazdową. No i wtedy możemy pokazać zdjęcia i opowieści i stworzyć nastrój. Taki nastrój będę chciał dzisiaj w Muzeum w Chrzanowie właśnie stworzyć. Czy to jest troszeczkę tak, że właśnie te przyprawy, te wizyty na targach i też kosztowanie otwiera nas na poznawanie i na takie zbliżenie z tymi innymi ludźmi? Bo też w Polsce jest tak często, że przy jedzeniu właśnie dyskutuje. Nic tak nie jednoczy jak wspólny stół i te biesiadowania. Na przykład jak jedziemy do Gruzji i wracamy, to się zachwycamy tym, że tam wszyscy biesiadują, że jak się idzie na jedzenie. Jesteśmy we Włoszech na przykład, nie? Cały dzień nic nie jemy, właściwie to małe espresso, jakieś tam rogaliczek i tak dalej. I przychodzi ten wieczór
i wszyscy siadają do kolacji, która trwa do północy i są pełne brzuchy i oni jeszcze później idą na słynne gelato, czyli idą jeszcze jeść lody. Więc jakby ta kultura stołu, jedzenia, ona bardzo łączy i ona bardzo w podróżowaniu pomaga. Bo czasem jak jedziemy gdzieś, gdzie nie znamy języka, ale mamy uśmiech, mamy ręce, no i wystarczy gdzieś tam paluchem pokazać, że chcemy to spróbować, to w wielu krajach będzie tak, że od razu ten talerz chwycą i nas czymś poczęstują. A to jest pierwszy etap do jakiejś wspaniałej przygody i poznawania kraju, kultury, ludzi. Czy jak się widziało już tak dużo, to jest jeszcze takie miejsce, które jest ciągle takim miejscem, marzeniem na mapie? Ale oczywiście to tylko po to się podróżuje, że to, co jest najciekawsze, dopiero jest przede mną. Ja nie liczę krajów, w których byłem, bo to jakby nie ma sensu. Ja też lubię powroty. Powroty na przykład po 20 latach, czy po, ja tak jeżdżę powiedzmy sobie od dobrego ćwierć wieku, więc te powroty są też rzeczą bardzo ciekawą, bo tak samo jak ja się bardzo zmieniłem, tak samo te miejsca się zmieniły i ta kuchnia się zmieniła. No świat się staje globalną wioską, musimy to przyznać, ale jeszcze jak powędrujemy w dobry zaułek na dobrym bazarze, to odkryjemy coś dla siebie. Stal Eksport Autostrada Małopolska uruchomił stronę internetową dotyczącą prowadzonych prac remontowych. Kierowcy znajdą tam informacje o utrudnieniach spowodowanych remontami, ale także powstałych na skutek zdarzeń losowych. Strona przygotowana przez koncesjonariusza A4 ruszyła w poniedziałek 22 kwietnia. Jak twierdzi zarządca drogi, dzięki niej kierowcy będą mogli łatwiej zaplanować podróż i sprawdzić, jak w danej chwili wygląda przejazd przez autostradę Kraków-Katowice. W serwisie www.a4info.pl użytkownicy mogą śledzić na interaktywnej mapie, gdzie i w jakich terminach prowadzone są prace remontowe oraz jakich zmian można się spodziewać w niedalekiej przyszłości. Wskazano tam również przebieg objazdów oraz zwężenia dróg. Serwis w czasie rzeczywistym podaje także informacje o wszelkiego rodzaju zdarzeniach mających wpływ na sytuacje podróżnych, jak na przykład wypadki czy prace utrzymaniowe, na przykład koszenie trawy na poboczach i skarpach. Informacje, zwłaszcza te dotyczące tymczasowej organizacji ruchu, będą zobrazowane mapkami. W ten sposób chcemy ułatwić podróżowanie i zniwelować stres wynikający z nieprzewidzianych sytuacji. Liczymy, że będzie to miało szczególne znaczenie dla podróżnych korzystających z A4 incydentalnie, jak na przykład w czasie zbliżających się podróży wakacyjnych. Czytamy w informacji prasowej przesłanej przez Stal Eksport Autostrada Małopolska S.A. Strona rzeczywiście może się przydać, bo przed użytkownikami tej drogi sporo niespodzianek. Stal Eksport Autostrada Małopolska S.A. w ubiegłym roku rozpoczął realizację programu inwestycyjnego wynikającego bezpośrednio z zapisów umowy koncesyjnej. Zakłada on, że w 2027 roku spółka przekaże autostradę resortowi infrastruktury w doskonałym stanie technicznym. W związku z tym Stal Eksport wymieni nawierzchnię obu jezdni autostrady i wyremontuje 22 wiadukty. Zmodernizuje także odwodnienie autostrady. A to oznacza, że już teraz kojarząca się z remontami autostrada z Krakowa do Katowic będzie tak wyglądała przez najbliższych kilka lat. Sukces libiąskich kryminalnych. W ubiegłym tygodniu zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami. W jego mieszkaniu zabezpieczono także blisko 0,5 kg różnych środków odurzających. Libiąscy kryminalni od kilku tygodni pracowali nad sprawą rozprowadzania narkotyków na terenie miasta i gminy Libiąż. W ubiegłym tygodniu, to jest 16 kwietnia, około godziny 16 w Libiążu, zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki BMW. 29-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, w związku z powyższym został pouczony o sporządzaniu stosownej dokumentacji. W samochodzie jako pasażer znajdował się również 25-letni właściciel pojazdu. Kryminalni od razu wyczuli intensywny i charakterystyczny zapach amfetaminy. W samochodzie ujawniono papierowe zawiniątko z zawartością amfetaminy, które stanowiło własność 25-latka. Mężczyzna został zatrzymany, a w jego miejscu zamieszkania podczas czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 0,5 kg różnych narkotyków, w tym amfetaminę, marihuanę czy tabletki ekstazy. Wagę i pieniądze w kwocie 6 tysięcy
500 zł. Dilerowi w prokuraturze rejonowej w Chrzanowie przedstawiono zarzuty między innymi posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych oraz wielokrotnego udzielania narkotyków innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu rejonowego w Chrzanowie 25-latek został objęty dozorem policyjnym. Do włamania, pobicia i kradzieży doszło w jednym z libiąskich mieszkań. Jak się okazało, jedną z poszkodowanych była poszukiwana przez policję kobieta. To ona zawiadomiła stróżów prawa o przestępstwie i sama dała się złapać. O szczegółach rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie Iwona Szelichiewicz. 14 kwietnia o godzinie 3 nad ranem dyżurny libiąskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie, że do mieszkania 64-latka, pokonując siłowo drzwi, weszło troje napastników, dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Sprawcy pobili lokatorów, a wychodząc ukradli sprzęt RTV i telefon. Policjanci, którzy natychmiast przybyli na miejsce zdarzenia, ustalili, że jeden z napastników może ukrywać się kilka mieszkań dalej. Ponadto w trakcie wykonywanych czynności okazało się, że osoba pokrzywdzona, 39-letnia kobieta, jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. W mieszkaniu, które ustalono jako miejsce ewentualnego ukrywania się jednego z napastników, znajdowała się kobieta, którą zatrzymano. W godzinach popołudniowych tego samego dnia na terenie miasta Chrzanów zostało zatrzymanych pozostałych dwóch napastników, dwóch mężczyzn. Wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Chrzanowie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. naruszenia miru domowego, pobicia i kradzieży. Wobec 21-letniej kobiety prokurator zastosował dozór policyjny, natomiast wobec dwóch mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny 21-latce i 26-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 36-latkowi natomiast grozi kara 7,5 roku pozbawienia wolności z uwagi na popełnione przestępstwa w recydywie. Zmiany personalne nie przeszkodziły projektowi Skandal i 20 kwietnia tego roku ukazała się kolejna płyta zespołu. Premierowe numery mogliśmy usłyszeć na koncercie w klubie Stara Kotłownia w Chrzanowie. To jest chyba nowy rozdział i dlatego kierujemy się tym, żeby grać jednak ten nowy materiał, no bo no, jesteśmy staro-nowym zespołem, można powiedzieć. Dlaczego biegniesz tam? Dlaczego nie stoisz tu? Dlaczego chcesz zostawić? Już, dlaczego biegniesz tam, dlaczego nie stoisz tu, dlaczego chcesz zostawić i nie widzisz dobra? Była taka sytuacja w związku z tym, że podczas tego, kiedy Heidi odszedł, żeby robić swój materiał i swoje spełniać plany muzyczne i marzenia, była taka sytuacja, że myśleliśmy, kurczę, no kto to może zaśpiewać, no, nie? No ale w naszym odczuciu totalnie byłoby to bez sensu, w związku z tym, że my jesteśmy razem już kupę czasu, tak? I dobieranie kogoś z zewnątrz, którego nie znamy, możemy go nawet bardzo lubić, byłoby takim troszeczkę, no, nie fair wobec chyba nas samych. Dlatego, jak to powiedział Bully, władowaliśmy go na minę i musiał się wziąć za wokal. Nie była to prosta sprawa, nie była, ale udało nam się, można posłać. Dlaczego biegniesz tam? Dlaczego nie stoisz tu? Dlaczego chcesz zostawić i nie widzisz dobra? Już. Na koncercie jest do kupienia oto ta płyta nasza nowa. Za tydzień ukaże się w ogólnej sprzedaży w sklepach, w sieciach, a do 2 tygodni powinno się pojawić w streamingach. Dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo dobrej muzyki i też bardzo dużo słabej muzyki. Co za tym idzie, ciężko się przez to wszystko przepchać. Jesteśmy atakowani z każdej strony różnego rodzaju stylami, a my podtrzymujemy i projektami, a my podtrzymujemy ten taki trend zespołu muzycznego, których teraz już zespołów nie ma. Jest masę projektów, które są, gromią 2 utwory i nie ma. Sam też taki miałem, bo chciałem stworzyć, miałem wydawcę na płytę, ale nie udało się. Teraz udało się, mamy zespół, mamy płytę fizyczną i wiem, że radiowcy, jak również
organizatorzy chcą mieć płytę fizyczną. Nie jesteśmy w stanie się nawet dostać na żaden festiwal, jeżeli mamy tylko i wyłącznie 2 albo 3 numery, musimy mieć fizycznie płytę. Co mam robić, kiedy coś nie da? Co mam robić, kiedy wszystko nie w porządku? Jak na lepsze zmienić się mam? Skoro siedzisz na tym i jesteś w środku! Ile jeszcze zniosę i czy muszę tak dalej być? Twe słowa ranią i nie dają mi żyć, choć to dla ciebie zły znak. Ja będę wciąż walczył z sobą, czyli z sobą, o tak, o tak. Radek Rak, laureat między innymi Nagrody Literackiej Nike za Baśń o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakubie Szeli, gościł w Chrzanowskiej Bibliotece na spotkaniu autorskim. Opowiadał o swojej twórczości i początkach przygody z pisaniem, a zadebiutował w konkursie Pygmalion, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Bardzo serdecznie witam wszystkich na spotkaniu autorskim z Radkiem Rakiem. Moja przygoda z pisaniem tak na poważnie zaczęła się od konkursu Pygmalion Fantastyki, w którym 2 razy miałem zaszczyt zostać nagrodzonym. No i potem, kiedy się zorientowałem, że może warto pójść tą drogą, no to poszedłem, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Wśród książek, które pan napisał, jak wpiszemy w internecie, pojawiają się właśnie opowiadania. Czyli te opowiadania gdzieś pozostały bliskie sercu. Z opowiadaniami jest to trochę tak, że niestety je traktuję po macoszemu, to znaczy jako poligon przed powieścią, żeby zobaczyć, czy temat jest dla mnie. Jeżeli się okaże, że tak, no to wtedy piszemy więcej. Jak się okaże, że nie, no to wtedy lepiej jest napisać opowiadanie, niż usiąść i po 200 stronach powieści stwierdzić, że to nie dla mnie. I ja wiem, że tak nie należy podchodzić do opowiadań, więc tak nie należy robić. Pana ulubiony autor? No to nie będę oryginalny, to od lat mam kilku. Pierwszym jest Tolkien, drugim jest Terry Pratchett. I właściwie w tym momencie swojego życia bym przestał, bo bym musiał znajomych powymieniać, a to tak nie wypada. Baśnią wężowym sercu dla pana też rzeczywiście była takim momentem przełomu, no bo ta nagroda Nike pojawiła się właśnie wtedy. Tak, rzeczywiście to jest książka, która się spotkała z bardzo dużym uznaniem, bardzo dla mnie zaskakującym, bo byłem przekonany, że ona jest bardzo niszowa, że to jest książka regionalna dotycząca jakichś historii, które mogą być istotne, ale na bardzo małym wycinku geograficznym i w bardzo konkretnym miejscu naszej historii, a się okazało, że jednak rzeczywiście jest uważana w pewien sposób za uniwersalną. Mamy tutaj Jakuba Szelę, czyli postać, która rzeczywiście zaistniała gdzieś w naszej historii, ale mamy też mnóstwo rzeczy, które się nie wydarzyły, a zostały przez pana wykreowane. To jest też pokłosie bardzo wielu legend lokalnych z mojego rodzinnego miasteczka Zdębicy, pewnych rodzinnych opowieści, które korespondowały duchem z całą historią i musiały się w niej znaleźć. Ostatnia książka, Agla, niektórzy twierdzą, że dzieje się w akademickim, nie Krakowie, ale jednak odnośniki widać. Dlatego Kraków, czy rzeczywiście to ten Kraków był taką inspiracją? Tak, inspiracją to był ten spowity smogiem Kraków ze sterczącym szkieletorem, jeszcze wtedy niezabudowanym, którego mijałem codziennie po drodze do pracy i tak. Pewnie z obrazu tego Krakowa jako takie mroczne miasto, trochę steampunkowe. Pewnie stąd się wzięła też Agla, między innymi. Dlaczego główną bohaterką jest dziewczyna, kobieta, bo tak właściwie to ona, a nie chłopak? Nie wiem, na początku bohaterem głównym miał być funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Strasznie ponury łóbek i niedobry typ, ale w pewnym momencie po prostu pojawiła się Sofia i wzięła całą historię w swoje ręce. No więc podążyłem, żeby zobaczyć, co będzie dalej. 2 tomy ukazały się jak na razie tej książki. Będą kolejne, czy to już koniec? Nie, będzie jeszcze 3, ostatni. On się pisze. Mam nadzieję, że on się ukaże jak najszybciej. Mam go już połowę napisanego, więc raczej szybciej niż później. Jak się tworzy ta książka, to już się pojawiają pomysły na kolejne, czy na razie jakby się skupiamy wokół tej historii? Tak, pomysły się zawsze pchają do głowy i mam bardzo dużo różnych pomysłów na to, co mógłbym napisać kiedyś jeszcze, więc jestem przekonany, że jak skończę Agle, to wtedy mi przyjdzie zupełnie inny pomysł do głowy i żaden z tych, który teraz siedzi, nie zostanie zrealizowany.
spotkania z czytelnikami, takie jak dzisiaj, czasem inspirują, pomagają być może troszeczkę zweryfikować to, o czym się myśli, czego się szuka właśnie przez to zupełnie inne spojrzenie ludzi na siebie, na swoje książki. Tak, to jest szalenie ważne, bo w drugim tomie Agli bardzo dużo pomysłów, które podsunęli mi moi czytelnicy, wykorzystałem i rozwinąłem. Kilka postaci, które miało być po prostu zarzucone, no to wróciły. Kilka wątków, które miały być zarzucone, zostały rozwinięte i się okazało, że moi czytelnicy mają o wiele lepsze pomysły niż ja sam czasami. Myślał pan kiedyś, że to pisanie będzie tym sposobem na życie? Czy taki był plan od początku? Nie, nie było takiego planu. Szczerze mówiąc, to było bardzo zaskakujące, że tak się da. Niektórzy twierdzą, że książki po prostu wypluwają niejako z siebie, powstają bardzo szybko. Czy u pana ten proces też jest tak szybki, to trwa, jak to wygląda? Kiedy pracowałem zawodowo, to oczywiście książki mi kapały strona po stronie, bo pisałem w przerwie między pacjentami albo w drodze do pracy, w drodze z pracy. Teraz jest to raczej taka praca, jak etat. Wstaje się rano, pracuje się i potem się kończy pracę i robi coś innego. Ale wtedy trzeba sobie wyłączyć też te wszystkie głosy, które się odzywają, no bo to by można było zwariować, gdyby wtedy cały czas byłoby się w pracy. Więc kiedy kończę na dany dzień pracę, to po prostu zamykam sobie wszystkie rzeczy w głowie i nie do następnego dnia one sobie siedzą. To trzeba być chyba bardzo samozdyscyplinowanym. No mnie moja praca tego nauczyła, praca zawodowa, bo jestem z wykształcenia lekarzem weterynarii, w zawodzie pracowałem przez 10 lat. No więc jak się leje krew albo jak się coś dzieje bardzo dramatycznego, no to nie można tego odłożyć na później, tylko trzeba zrobić teraz. Teraz czas na zapowiedzi ciekawych wydarzeń w gminie Chrzanów. Jeszcze tylko do 6 maja można oglądać wystawę plenerową Grand Press Photo w Chrzanowie. Przedstawia ona 301 najlepszych zdjęć prasowych ubiegłego roku. Wystawa znajduje się przed Chrzanowskim Domem Kultury. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Tygodnia Bibliotek, która rozpocznie się 8 maja. Zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, między innymi akcję promocyjną Książek na Czasie, wiosenny kiermasz książek czy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej biblioteki. Z kolei Chrzanowskie Muzeum przygotowało nietypowy konkurs. Należy przebrać się w ubiór inspirowany modą z drugiej połowy XVIII wieku i pojawić się na tegorocznej Nocy Muzeum, która odbędzie się 18 maja. Organizatorzy liczą na pomysłowość uczestników. Szczegóły dotyczące konkursu są zamieszczone na stronie internetowej muzeum. Łapcie za instrumenty i mikrofony. Moksir Chrzanów zapowiada kolejną edycję Jam Session. Ósme już wspólne muzykowanie odbędzie się 25 maja o godzinie 18 w klubie Stara Kotłownia w Chrzanowie. Wstęp wolny. Sprawdźmy jeszcze, jakie propozycje kinowe czekają w chrzanowskim kinie Sztuka. A tam Back to Black, historia Amy Winehouse. I don't write songs to be famous. I write songs 'cause I don't know what I'd do if I didn't. Me in my head high. Hello. In my tears dry. Get on without my guy. I want people to hear my voice. Black. And just forget their troubles. You gotta remember. I ain't no Spice Girl. Amy Winehouse! We only said goodbye, we were. I died 100 times. You
be remembered for just being me. Ponadto Godzilla i Kong, nowe imperium. For most of human civilization, we believed that life could only exist on the surface of our planet. What else were we wrong about? Welcome to my world. Won't you come on in? This world has more secrets than we could possibly imagine. Miracles, I guess. Still happen now and then. What is that? That's not Kong. Who could have done this? Can't stop this on his own. He won't be alone. A mini Kong. Szczegółowy repertuar znajdziecie Państwo na stronie internetowej Moxir. I to już wszystko w dzisiejszym programie Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Mogą nas Państwo oglądać na kanałach YouTube i profilu Facebook, gdzie codziennie zamieszczamy najnowsze informacje. W sieci kablowej z nowymi informacjami pojawimy się jak zwykle w piątek o godzinie 17. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu i do zobaczenia.